Jeszcze chyba nie upadliśmy. Jesteśmy już raz położony. Dobry wieczór. Już chyba dobry wieczór. Na pewno jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego powodu, że nie udało nam się zdobyć tutaj żadnych punktów. Jeden z menadżerów w Anglii kiedyś powiedział, że po przegranym meczu, że my nie przegraliśmy meczu, my go nie zdążyliśmy po prostu wygrać. Chciałbym dzisiaj móc coś takiego samego powiedzieć. Niestety z racji pierwszej połowy nie jestem w stanie się podpisać pod tym zdaniem. Uważam, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo słaba. Zabrakło praktycznie wszystkiego, cośmy sobie nakreślili. Oczywiście jedna sytuacja była i być może inaczej ta gra by wyglądała, gdyby Oktawian skończył ją bramką, ale myślę, że w przekroju meczu nie zasłużyliśmy na to, żeby tutaj zapunktować. Być może jeden punkt był w zasięgu naszego zespołu, ale mieliśmy za mało atutów. Za mało pokazaliśmy tego, co charakteryzowało mój zespół w poprzednich spotkaniach. Niemniej jednak jest to druga porażka po dużej zdobyczy 18-punktowej w tej rundzie, także nie załamujemy się. Najbliższy mecz już w niedzielę. Myślę, że złość sportowa wyjdzie w tym spotkaniu i będziemy chcieli się zrehabilitować i zgarnąć pulę na meczu z Bytowiem. Jeszcze raz gratuluję trenerowi. Dziękuję bardzo. Ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego przebiegu meczu, bo znaliśmy atuty GKS-u Katowice, zespołu, który do tej pory wygrał 6-7 mecz. To nie jest przypadek. Zespół bardzo dobrze poukładany przez trenera, wykorzystujący swoje atuty i my dzisiaj skupiliśmy się na tym, żeby te atuty GKS-owi zabrać i tu muszę zespół pochwalić, bo realizacja tych założeń była bardzo dobra. I to wszystko, co decydowało o tym, że GKS wygrywał swoje mecze, udało nam się zniwelować. Z tego jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj dostaliśmy trochę tlenu, bo potrzebnego temu zespołowi, bo nie do końca ta postawa na boisku przekładała się na nasze wyniki. Było widać, że zespół potrzebuje takiego motywacyjnego kopa i to się nam dzisiaj też udało zrobić. Kończąc, chciałem w imieniu zespołu zadedykować to zwycięstwo naszemu, z okazji imienin naszemu prezesowi Jarosławowi Pieprzycy. Dziękuję.